Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj sobie porozmawiamy o jednej z ważniejszych premier października, o Far Cry 6. Osobiście jestem wielkim fanem od trójki, zaś od piątki się lekko odbiłem, ale ja nie o tym. Jest to parodia jak poprzedni materiał, ale będzie trochę też poważniejszego tonu. Nie jest to profesjonalna recenzja, pamiętajcie drogie dzieci, oglądacie na własną odpowiedzialność. A i zanim zapomnę, masa spoilerów i bardzo przepraszam za swój głos, ale no jestem chory, no. A, i zanim zaczniemy, taki protip. Gdybyście mieli problem z odpaleniem Far Cry 6 po najnowszej aktualizacji, to radzę zmienić język z polskiego na angielski. Bo jak nie zmienicie, to robi się to. Wątek fabularny. Od Far Cry 5 możemy zauważyć regres, jeśli chodzi o wątek fabularny w grach z tej serii. W Far Cry 3 głównym motorem napędowym do ruszenia 4 liter głównego bohatera było odnalezienie swoich przyjaciół. Tylko, że do czasu. W trakcie gry Jason Brody zatraca się w łamaniu kolejnych to protokołów konwencji genewskich. Gra opowiada nam o szaleństwie głównej postaci, nie obawieniu się w partyzanta. W Far Cry 4 jeszcze było czuć tę nutkę szaleństwa, ale powoli, stopniowo ona zanikała. Far Cry 5 to już w ogóle odleciał w kosmos i to w nim dodano odbijanie z rąk papieża Josefa terytoriów. Co jakiś czas będąc porwanym przez jego rodzinę. Dziwne, nie? O nim się nie wypowiem, bo szkoda szczepić ryja. I wtedy wchodzi on, cały uzbrojony w swoje Supremos. Z makareną w tle. Far Cry 6! Nie ganiamy tutaj zabyczymi jajami na polu, czy też pomagamy gościowi przyzwać kosmitów. Oj nie! Far Cry 6, misje główne czy też poboczne w głównym stopniu stawiają na sabotowanie reżimu Castillo, a nie jakieś pierdołowe zabawy, które mają mało z rzeczywistością. Oczywiście gry są mało rzeczywiste, no ale wiecie, no... Jakiś stopień realizmu i logiki trzeba wymagać, nie? Rozgrywka. Do Far Cry jak zwykle dodano multum aktywności pobocznych, takich jak wyścigi, zabawa fanatyka wędkarstwa, czy też walki nielotów. Ale ja skupię się na najważniejszym, czyli systemie walki. Bo głównie o to chodzi w Far Cry. Skrytobójstwa są brutalne i zróżnicowane, a strzelanie samo w sobie to czysta przyjemność. Nie licząc tego, że można wyłączyć odrzut, co robi z nas automatycznie Rambo. Do tego dochodzą Supremos. A Supremos to takie samoróbki i szczerze, wpasowują się nieźle w świat gry, poza tą mobilną Katiuszą. Dobra, starczy tego słodzenia. Przeciwnicy to jebane gąbki na pociski. Nawet heady nie wchodzą za pierwszym razem. Próbowałem z karabinu, snajperskiego i łuku. I co? Jajco. Gościu dostaje w łeb. A po chwili idzie zwołać kumpli, bo ktoś mu zrobił przedziałek kalibrem 7,62 mm na czole. A to, że jego łepetyna wygląda jakby Mojżesz może rozstąpił, to nic. Respawn przeciwników tutaj leży i kwiczy, a wrodzy wojacy są jak żołnierze Związku Radzieckiego. Zabij jednego, a przyjdzie 10. Ja rozumiem, kilku żołnierzy może być w budynkach, ale nie kurna 100 w jednej majszopie. Ostatnie na co ponarzekam to taki mały tyciusieńki tyci stegulik, ale bardzo mnie wkurzało. Far Cry 6, nie da się podnieść broni, odzabij tego wroga. Antagoniści. Far Cry 6, jak widać, idzie śladami piątki, gdzie główny antagonista miał kilku swoich przydupasów, którzy rządzili innymi regionami. Przydupas numer 1 to sadystyczny dupek. Przydupas numer 2 to kobieta, która w imię poprawności politycznej dostała stanowisko. Trzecia postać wygląda jak jedna z ofiar nieudanych operacji plastycznych. A na szczycie znajduje się on. El Presidente. Anton Castillo. I tak. Jest on charyzmatyczną postacią. Jest kreowany na dyktatora, który zawsze zachowuje zimną krew. Choćby świat mu się walił pod nogami. Problem w tym, że przez to, że gracz musi walczyć również z jego przydupasami, to sam Anton dostaje za mało czasu antenowego. No, nie jest przynajmniej takim przeciwnikiem, jak był na przykład taki Pacman Min. A słowo kreowany to klucz. Jak widać, Anton Castillo to desperat, który w imię swojej chorej ideologii jest w stanie zabić własnego syna. Drzewko rozwoju postaci. Ubi chyba ze wszystkich swoich gier chce zrobić na siłę RPG. Chuje mnie w piersi, że asasyny zostały zrobione RPGami. Teraz, jak patrzę, że Far Cry zmierza w tę samą stronę, czyli każdy ciuch dodaje ci plus 5 do odporności przed ogniem, to boli mnie coraz bardziej. A nie, to chyba jednak zawał. A tak serio, Far Cry staje się jedną wielką rewią mody, jak Assassin's Creed. Po co ciuch mam wpasowywać się w klimat? Ubierajmy się w różowe stringi i biegajmy nago po śnieżonych terenach. Główny bohater, bohaterka. Z góry informuję, że grałem facetem, ponieważ wtedy lepiej się wczułam w postać. Dani Rojas, istny chłopiec na posyłki. Dani, idź sabotuj baterię przeciwlotniczą. Zrobione. Dani, odbij tamten odwóz z rąk ludzi Castillo. Zrobione. Dani, zabij Castillo. Zrobione. Dani, idź się zabij.
To tak w skrócie o roli Daniego. Słucha się każdego, a kiedy dostajemy wybór, to fabuła ma wywalone na to, jaką decyzję podejmiemy. Ale poza tymi wadami, Royas to postać z krwi i kości. Serio, ten krew widać, jak Dani nieporadnie próbuje wyjąć kawałki szkła z ręki. Z początku się bałem, że bohater będzie taki typowo bezpłciowy, jak główni bohaterzy ostatnich dwóch części seriali. Nudni i ruchający wszystko, co na drzewo nie spie... Nie tym razem. Ubi pozytywnie mnie zaskoczył. Dani czasem powątpiewa w niektóre decyzje postaci, z którymi współpracuje, podśpiewuje, ma charakter. Nie jest wydmuszką, z którą wręcz nie da się utożsamić. I za to Ubisoftowi dziękuję, naprawdę. Świat przedstawiony. Czy byliście kiedykolwiek na Kubie? Nie? Ja też nie. Ale zapraszam do Turku. Podobny klimat, tu i tam jest gorąco, ale tylko w lecie. Wszędzie czają się mundurowi. Mamy nawet własne palmy. Ale tak serio, Yara to piękna, ciekawie zaprojektowana wyspa. Gdzie niegdzie świeżo położony asfalt i współczesna infrastruktura, a gdzie indziej lepianki z gówna. W nocy pizga, w dzień parowa. Mówiłem to w filmie o AC, mówię to w filmie o Far Cry 6. Klimat wylewa się z ekranu. Zwłaszcza ten upał, bo procek w moim lapku osiąga momentami 100 stopni. Jedyne, na co mogę pomarudzić, to to, że mapa momentami wydaje się zbyt duża, a przy dłuższym czasie gry nużąca. Udźwiękowienie. Osobiście często przykuwam uwagę do oprawy audio. Udźwiękowienie w tej odsłonie Far Cry stoi na ogromnym poziomie, począwszy od wystrzałów z broni, a kończywszy na muzyce granej w radiu. Odgłosy strzelania z karabinu to miód na moje uszy, a słuchanie muzyki typowej dla krajów latynoskich sprawiał, że nie chciałem wychodzić z auta. Tylko no, jest taki tyci, no dobra, ogromny minus. Gdzie jest Despacito? Kompani. Zobaczcie sami i się żegnamy, bo ja nie mam siły na to.